Ale wszystkim, w dzisiejszym odcinku sobota. Co dzisiaj robimy? Zrzucamy te dolne liście. Właśnie czekamy na godzinę, tak o 17, bo jest tak gorąco dzisiaj. Nie ma takiej spiny, żebyśmy tam w obiad jechali w najgorszy skwar. To nie żniwa, nie żniwa zbożowe oczywiście. A w poniedziałku zaczynamy już konkretną robotę z tytoniem, czyli 3 razy w tygodniu zrywanie tytoniu. Najgorsze te pierwsze 3 suszarnie, chyba 4 nawet. Tak liczę, tu już nie dokończyliśmy, dokończymy tu, pojedziemy tam. Bo najważniejsze jest co? Jest bliskość. Jeżeli mamy bardzo blisko, szybko się uwijamy z robotą, szybko wracamy, szybko nabijamy, szybko zapełniamy kontener. I to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy. Bo pamiętam kiedyś ja, jak ty byłeś mały, to ja kończyłem gdzieś jakieś koło 12 w nocy. Zwoziłem wszystkie wieszaki, bo na początku, a dobra, dzisiaj troszkę wam poopowiadam historię gospodarstwa, jak to było z tymi wieszakami. Pierwsze wieszaki u nas były takie. Takie były. Znaczy no, pierwsze wieszaki. U nas w gospodarstwie nawlekaliśmy na drut wiązałkowy, tak, i budowlany wiązałkowy. Później mieliśmy takie wieszaki niezapinane. Jak tu mam, to patrzcie, zobaczcie, ile to jest stosy wieszaków jest. 4 rzędy były w suszarni. One zachodziły, jakby to powiedzieć... Zobrazuj to jakoś. Jak to ładnie zobrazować? Ciekawy sposób. Taki sam system, bo były spierane tutaj na ramkach, prawda? Ten wieszak spoczywał, zahaczając ten tutaj. No i musiał wystawać ten koniec. No bo jak tu były liście, to ta końcówka wystawała jeszcze. Nie nabijały się tak mocno. Jedno drugiego zachodziło. I takie to było pierwsze suszenie. Pamiętam, było 180 chyba wieszaków. Takich 180 było? Mhm. Dużo. Tak mi się zdaje. Takich niezapinanych wieszaków. I na takich wózkach dwóch. A jeszcze były, jeszcze wcześniej były wózki takie wyjezdne. Czy ja mam jeszcze... Masz konstrukcję to? Oczywiście, że mam. Kawał historii. Drodzy, ja to wszystko trzymam. Proszę bardzo, elementy wózków. Tu była ta konstrukcja, tu były takie szare. Tych wózków chodziło 2. 2 wózków chodziło do suszarni. No, poruszały się po torach. Tych, co robiłem, to mój tartak. To właśnie z tego są te tory. Wiecie, ja tak odcinam, przerzucam, robię coś innego. No i też tory do tego były. No to oczywiście były tory. Infrastruktura była. Tory i bocznica, tak. Mamy zdjęcia jakieś tej infrastruktury? Mamy. Byłeś malutki wtedy. No ja pamiętam to jeszcze. Także można jakieś zdjęcie tam puścić, jak znajdziesz. No. Także pierwsze wieszaki, później już wiecie, jakie są zapinane. Pierwsze wieszaki i pierwsza suszarnia tu też. Pierwszy piec. Pierwszy... Piec on tutaj się wypierdzielił. Pokażę wam troszkę złomu. Piec. Pierwszy podajnik mój. Jeszcze podajników nie było. Tak. To jest podajnik. To jest podajnik. Na troć. Tak, on był podawany na troć. Tu była beczka, taka ta 200-litrowa. I tu był ślimak. Gdzieś ten ślimak jeszcze mam. Napęd ślimaka. Też była taka przekładnia. Chyba też ślimakowa taka wolna. I ona była napędzana silnikiem z pralki. Dawał to radę. Ale no, bo to była przekładnia... nie stosowałeś tego jakoś długo, pamiętam. To tak nie do końca spełniało swoje, bo to wsypywało po prostu, do środka. Trzeba było pilnować tego, żeby to właśnie płomień nie cofnął. No a tutaj dmuchawa była. Tak, dmuchawa jest. Taka duża, bo ona przystawiona była tutaj, ona była podczepiona. No tutaj to wszystko stało, bo to się przywróciło. Ja to, nie wiem, tak się zastanawiam, czy to na złom, nie, to trzeba będzie na złom wywieźć. Tak jak tutaj widzicie, o tutaj, to było, w środku było wybrane, prawda? To było troszkę niżej, to było niżej jakieś 10 cm i tu chodziła. Widzicie to zabetonowane, nie wiem czy to widzicie, tu. Tu zabetonowane i tu. Tutaj jeszcze widać, patrzcie, mocowania torów. Tory były, wychodziły z suszarni, o tutaj, po 2 tory. Nawet widać spawy. Mhm. Tu były tory. Tu by wychodziły tory do suszarni, a tutaj były też tory na te wiatę. Bo tutaj też są belki, bo zabetonowane. Ja tego nie wyciągałem. O, tutaj tory były. O, tylko było powstawiane. Tu jeszcze jedna belka jest. O. Tu jeździła właśnie po środku bocznica. A na wierzchu chodził taki wózek w te i w te. Z torami z tymi. Czyli jak można było z suszarni, prawda, wyciągnąć tu na środek. Bocznicę przesunąć tu. Tak. I puścić w tę stronę. Tutaj na tę stronę komory.
tu były już załadowane, to trzeba sobie wyobrazić. Po tej stoli stoi dwa wózki załadowane pełne tytoniu, prawda? Na pięciu rzędach lub czterech. A tutaj trzeba było z tej komory wyciągnąć suchy. Czyli wyciągało się jeden wózek, był podzielony na dwie części. Jeden wózek wyciągało się bocznico i się stawiało w tym miejscu. O, tutaj były tory i to bocznico przesuwało się tu i wtaczało się tutaj. I później te prosto się wtaczało, bo to już były o wiele większym ciężarem. Przestawiało się, tu zabezpieczało się takie te tory, żeby były równe i się wtaczało ten załadunkiem do komory. No i zamykało się drzwiczki. To jest takie suszarnie wychodziło suchego? Nie, wychodziło mniej, bo... No dużo przestrzeni wolnej było. Tak, i to powietrze tak bardziej tutaj uciekało bokiem. To musiało być naprawdę dobrze dopasowało, a nigdy nie dało się tak dopasować, żeby tutaj tak było do ścian. Bo teraz są po prostu te profile, kątowniki i jest szczelniej, więcej wychodzi. Wtedy wychodziło jakieś może 350 kg, 300. No to też tak maksymalnie, 350. No, tak, to już więcej nie wychodziło. Także tych suszarni było więcej. No i ja mówię, tyle samo było opału, bo teraz wychodzi jakieś 500 coś, prawda? Niech 500, ja mówię, bo to nieduże. 500 a 300, no to jest duża różnica na iluś tam tych cyklach. Bo wielkość komory była ta sama. No większość komory tak. Tylko teraz jest bardziej wypełniona. Mhm. I się inaczej zrywało też, nie nabijało się w polu. Tak, nie nabijało się polu, po prostu zrywało się. Przywoziliśmy taką przyczepę. Te przyczepy mam. O, te przyczepy. To jest ta dwuosiowa. Ta dwuosiowa, tak. Mhm. Tylko ona była na tandemie. Nie wiem, czy jakieś zdjęcie mamy. Jest coś. Coś jest. Coś. Żeśmy nabijali na tym drewnianym stole. Jeszcze ojciec żył i nam pomagał. Dwie osoby. Myśmy Słowo. Tylko dwoje rwali. Mhm. Bo powiem tak, że jakoś tak nie było u nas takiego nawyku najmowania ludzi. Wszyscy mieli tytoń, wszyscy się zajmowali w tym samym czasie tytoniem. Bo dużo osób po prostu nawlekało. I nie było komu pracować, jednym słowem. No sami robiliśmy, zrywaliśmy. Półtora dnia zrywaliśmy. No i nabijaliśmy tutaj. Czasami się udało w ciągu jednego dnia. Do obiadu, po obiedzie, ale o kurczę, 12, czasami pierwsza w nocy nas łapała. Ale wtedy fajnie się robiło, nie wiem, jakoś tak komarów wtedy nie było. Nie przypominam się, żeby takie kurde jak teraz, wieczorem trudno cokolwiek człowiek by zrobił, bo jest chłód, jeszcze coś widać, a komarów kurde łupio, gryzo, nie wiem. Chociaż trzeba było jakieś całe siatkę takie zakładać, jak po prostu pszczelarze mają. Pierwsza komora to była ta pierwsza, ta jedynka. Później była dostawiana druga i później dostawiana trzecia, no i oczywiście tamta była dostawiona chyba w 13 roku już. To były lata chyba 80. Te pustaki to nawet ojciec sam robił tam pod domem. Ja to pamiętam, jak robił. To są cemenciaki tak zwane, cemenciaki. I tutaj była właśnie ta szopa, tutaj z tej strony. To było okienko tutaj, widać, prawda? I tutaj była, to była piecownia. Bo na początku był taki piec, miał jeszcze rury w środku, że rurami się ogrzewało. I wspomagany był dmuchawą. To był taki jakiś wytwór krakowskiej jakiejś firmy takiej hutniczej. No a później pojawił się właśnie ten piec, co leżał. No a później pojawiły się mulery, no. Rok 2008. 2008? Co było 2008? 2008. Zacząłeś nabijać na polu. Pierwszy rok. 2000. Zmiana sposobu, wywalenie tych wózków. A, no tak, już wtedy były wyrzucone te wózki. Tu była poszerzona szopa, to pamiętacie tę starą? Czyli to wszystko było pozasypywane. Tu były już porobione te ślizgi na wieszaki we wszystkich trzech chyba kontenerach, bo ten trzeci też już był. Ten trzeci już był robiony na ślizgach, już w środku. Bo a dziadek miał jeszcze ten pierwszy swój. Jeszcze na wózkach miał, jeszcze wtedy. W 2008 jeszcze sadził. Jeszcze sadził? Jeszcze sadził. Pamiętam, że my to sadziliśmy, jechaliśmy w pole i jeszcze sam dziadek też robił. Czyli ta komora, bo to jeszcze ojciec sadził, ta komora i ta komora już była na ślizgach robiona, przerobiona. Tak. I tutaj już tych wózków nie było. Jak ktoś takim bystrym okiem zobaczy, to patrzcie. Tutaj był jeden ślizg, tu drugi, trzeci i czwarty gdzieś na tym samym miejscu był. Tak. O, tak jak tu widzicie, patrzcie, to jeszcze takie są miejsca na malowanie, czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty ślizg. O. To suszenie było już bardziej, bym powiedział, szybsze, bo to powietrze jednak już przechodziło tak, jak miało przechodzić. Bo tutaj troszkę uciekało z tymi wózkami, troszkę uciekało bokiem. I ile wtedy wchodziło tych wieszaków? Kurczę, ile wchodziło? 180 chyba. Nie pamiętasz, ile wchodziło na wózki. Tyle samo. Tylko, że mniejsze były. Tyle samo. Tak, były troszkę węższe. Bo ja musiałem później dospawać. Dospawać jakieś chyba 10 cm, żeby po prostu wypełnić te przestrzenie. I wtedy się już nabijało na polu? Tak, wtedy się już nabijało na polu i zwoziło się też takim... Nie ma tego zdjęcia, mam, prawda? Mam. Masz? Zdjęcie tego... Była przyczepa 6-metrowa,
dwuosiowa i na tej przyczepie była zamocowana taka konstrukcja do włożenia takiego systemu. W ten sposób, patrzcie, o. O, to może nie weszło. Pierwszy rząd musiał się spierać po prostu na takim kątowniku, a następne wieszaki się spierały na następny wieszak. O, w ten sposób. I tak się trzymało w suszarni i ja tak zwoziłem, a ostatni to musiałem tak zaprzeć, żeby się to wszystko nie rozjechało. I wtedy nie pamiętam, co ja stosowałem wtedy tutaj. No to czy były te kamyczki miałeś. Ale chyba coś innego. Czy ja tu miałem przywiercone i puszczałem druta, już nie pamiętam, jak to było. Tak, bo pewnie. Wtedy jak się to wszystko by rozjechało, tak wszystko by pospadało. Po prostu jeden z drugiego by po prostu pospadał, no. A tak się trzymały po prostu jeden na drugim, no. I taki to był pierwszy system u nas suszenia. To 2008 było. Ale już tak wiesz, datowo to ja nie pamiętam. No ja pamiętam, 2008, bo wtedy mama w ciąży była. A, no tak. I zaczęła zatrudniać pracowników. No ja wtedy zaczęliśmy najmować ludzi. Przychodzi 2012, koniec świata. Przychodzi 2012, także wszyscy mówią, że dzieje? Będzie koniec świata. I co się wtedy dzieje? My wtedy tak, kupujemy ciągnik i inwestujemy w suszarnię. Czyli zamawiamy dwa komplety, czy trzy. Trzy komplety zamawiamy wieszaków. I ja robię dwa piece. Ten pierwszy miałem zrobiony wcześniej. Ten, tylko z inną dmuchawą. Ta dmuchawa była ślimakowa, ona była tutaj tak zawieszona. No tak jakoś tak śmiesznie było zrobione, że tu silnik stał, tu silnik był i tutaj dmuchał. Montuję, czyli kupuję stare mulery, to są chyba gazowe. One tak jest chyba gdzieś dotąd były. Także wykonane są właśnie te dwa piece. Pierwsze suszarnie to były te dwie, tutaj o, tutaj, prawda? To takie duże drzwi, bo ja już z myślą, jak robiłem tutaj te piecownie, z myślą już o następnej, bo było miejsce. To zrobiłem takie duże drzwi, o. I to były zabite, jakieś dykto, coś takiego. Tutaj taka było. Dykta była. Tak, i później jak dostawialiśmy już ten trzeci kontener, to już, jak to się mówi, zapełniliśmy wszystko jednolitym dachem. No i oczywiście dostawiliśmy to tak ściany, tak żeby po prostu cała komora, cała piecownia była no, w jednym ciągu, no, w jednym słowem. No czwartą już tu się nie a dało. A tę czwartą? Czwartą już tu się nie dało postawić. Nie dało się to. Na upartego? Dałoby się to postawić, ale to już naprawdę by było bardzo mało miejsca do załadunku, ale na upartego by postawił. Ale wtedy trzeba było dach zmieniać. Tak. A to tak. Czwarty, to się mówi, wstawiliśmy tutaj, bo tutaj była szopa. Szopa była taka ciągiem, to jak to widać ten dach, prawda? Nie wiem jeszcze, jak z tym dachem będzie. 2012. Już te przyczepy chyba wykonałem. Już nie było. W 2012 roku była platforma sama. Nie. 2000, jak ja mam zdjęcia i podpisane są. Jak ciągnik był, zrywaliśmy na tę przyczepę sześciometrową, bo ja się tam pomyliłem, powiedziałem ośmiometrową. Tak. Ona sześciometrowa była. I ten stół był tak z tyłu doczepiony. To kiedy ta platforma była? Bo to nawet zdjęcia są. Z tej platformy? Mhm. Musiałbym prześledzić, nie wiem w którym to roku. Dwa lata zwozimy na 14? Przyczepie. 15? Dwa lata zwozimy chyba na przyczepie, mi się to nie podoba, bo gdyby ten problem, że myśmy zajeżdżali tutaj to przyczepo jak najbliżej, no i trzeba było wszystko wnieść. Ach, tak. Ja się wtedy nachodziłem. Tak, chociaż tak, te wieszaki nie były ciężkie, bo to były... To już były zapinane. Zapinane już były. Ale pierwszy rok były... Pierwsze 4 lata były te zwykłe, tak jak mówię. No. W 2012 były zapinane. Były już zapinane, i a parę już... lat trzeba było nosić. Pamiętam, ja stałem wtedy na skrzyni takiej i górę zapisaliśmy razem. No i też trzeba było nosić. Później jak to się mówi, no... Jak to się mówi? Dalej tak mówię, tak? Później co? Ciekawe, czy mam zdjęcia z tego. Ja powstałem tu w filmie. Było tak, nie było przejazdu. Później chyba za 2 lata ja robię przejazd przelotowy, bo naprawdę to jest bardzo uciążliwe. Na przykład jeszcze do tej komory trzeciej, prawda, tutaj blisko, to było, można było nosić, ale już tam do tej pierwszej naprawdę było daleko. Już były wieszaki zapinane, prawda? Tak. Rok czasu chyba żeśmy nosili wieszaki zapinane. W którym roku był już przejazd? W 14? Następnym chyba. Ten karawan był. I wtedy razem z tym karawanem był przelot. Tak. Były drzwi już rozsuwane. Tu była ta stara część szopy, które no jeszcze pamiętacie z filmów. Była stara część szopy. No a tutaj nie było drzwi. Dopiero w tym roku no drzwi. Po 10 latach. Tak. No. A czwarta komora w którym roku? Wtedy pamiętam ten boom był na ten tytoń taki, że naprawdę się tak jakoś, nie wiem, i... W 16? I jakoś tak nie były te ceny duże, po prostu i tego opału, że naprawdę się opłacało, bo... 15? 16? 16 na studia poszedłem i... Trzeba było zobaczyć wtedy, no jakoś tak było naprawdę czas i jakoś te pieniądze były,
by miały inną wartość. Myślałem, że ten tytoń będzie po prostu więcej sadzony, no więcej tego tytoniu u nas będzie w gospodarstwie. No też był taki problem, że mieliśmy taki system. 3 suszarnie jednego tygodnia, a następnego było 2 tylko. Tak, tak, no. A teraz mamy cały czas 3. Nie, no, ciężko nam było tak z 5 hektarów zebrać to. Ciężko nam było na 3 komory, małe. Na 3 te małe komory było nam ciężko zebrać. No i wtedy dostawiliśmy 4. I wtedy już był luz. Tak. I wtedy można było 3 wsady zrobić tygodniowo. Czyli no, a co, teraz... od 16 roku jest... nie zmieniło się żadna technologia. Tak, tak, nie, już od 16 roku to już... Już nic, jak to się mówi, nie wprowadzamy. No i co się zmieniło, to ten powstanie tego dachu. Powierzchniowo, ile tam zaczynałeś, od jakiej powierzchni uprawy tytoniu? Jak już zaczęli najmować ludzi, to chyba była powierzchnia 2 hektarów. W 2008? Mhm, tak 2 hektary. Się zdaje, 2 hektary było. No, a jak przestałeś chodzić do pracy, to już było więcej chyba wtedy. No jak chodziłem do pracy, to jeszcze to sadziliśmy 3 hektary. Więcej niż sadziliśmy, bo nie dałem rady zrobić. Nie daliśmy rady zrobić po prostu, bo to ja sam nie robię. Nigdy sam nie robię. Nie daliśmy rady zrobić już. Tak, jak chodziłem do pracy na etat, to sadziliśmy 3 hektary. Jak skończyła się praca na etacie, to wtedy posadziliśmy 5 hektarów wtedy. I tak już żeśmy się utrzymywali z 5 hektarów. Tak, 5 coś tam, 5 coś. No więcej 4, ile było? 5, 7? 5,5? 5,5 było. 5,30 było. Okej, okay. Bez dróg. Bez dróg, no jakoś tak, 5,30 było. Nie wiem, ale nie było wtedy takiej dużej wydajności. Nie było. Nie było. Największa wydajność była, jak było 4,8. 4 coś tam, no. W 16, no, wtedy było. 18 wiem, roku chyba. Myśmy częściowo, bo to może przez to, że częściowo żeśmy kwiat ścieli. To też było. Jeszcze chyba wtedy coś... nie nagrywaliśmy. No, nie nagrywaliśmy. Kwiat ścieliśmy tak na części kawałka. Ale wtedy jakoś taka wydajność była naprawdę. Było 3,20? Było 20 chyba 8 kontenerów było. Czy 29? Pełny, ale 29. Takich tłustych. Tak, tak, tak. Było, 29 ile kontenerów. Wyszło z wszystkiego? Koło 15 ton? Ponad 15 ton wyszło. Tak to jest, tak to się kończy nasza historia. No teraz co? Teraz już się nie będzie inwestować, jednym słowem. Nie ma takiego chyba sensu, jak myślisz. Nikt nie chce przejąć pałeczki, prawda, panie redaktorze? Przecież Unia chce zakazać sprzedaży tytoniu do 2030 roku. No to jest nie, to ktoś jakiś ten... Ktoś puścił jakieś... W Holandii, w Niderlandach. W Niderlandach, ale słuchaj, no dobra, wchodzi. A pierwsza chyba zakaz sprzedaży papierosów to jest Szwecja. Ale to ja to oglądałem gdzieś, to nie wiem, gdzie ja to oglądałem. Ale Szwecja z papierosów przeszła na takie żujki tytoniowe. Takie herbatki. Buzi się żuje. Czy to lepiej będzie? No kiedyś tytoń ludzie żuli, nie powiem. No żuj. Żujki, no to ja mówię, no z papierosów zacznij na żujki, no. Dobrze, kierowniku, chwal się swoim pierwszym nowym ciągnikiem. Tam nie ma co się chwalić, ale pamiętam pierwsze takie aspiracje do prowadzenia gospodarstwa. To mi się zdaje, że przyszły z Niemiec, no. Z Niemiec, bo nie wiem, ja tam byłem chyba ze 3 razy byłem na takim gospodarstwie. Byłem, jak dobrze pamiętam, 2002 rok, tak? Tam, gdzie euro. Pierwsze dostałem wypłatę w euro. Co wyniosłem z tych praktyk niemieckich, to jest taka dyspozycyjność, taka, bym powiedział, może nie dyspozycyjność, tylko taka niemiecka... Kultura pracy? Kultura pracy, tak. Tam były takie jeszcze stare karty, podbijaliśmy, wiecie, przychodziliśmy do pracy, tarach, pykało się, takie data była wybita, godzina i data. Godzina przerwy i później po przerwie też się odbijało, tak, kurde, taka stara technologia, jeszcze tuszowana była, po prostu jak maszyna odbijała, taka wkładało się i tank, tam nie wiem, czy tam datę zmieniali, czy automatycznie się zmieniało, no trudno mi powiedzieć. Pierwsze właśnie te takie styczności z taką, no nie wiem, no z taką troszkę... Większą gospodarką. Tak? Chociaż on tam nie miał dużo pola, on zajmował się takim, rozumiem, ogrodnictwem, takie warzywa, takie wszelkie warzywa, sałaty, nie sałaty, pory, nie pory, o takie o ziemniaki, o takie o... Ty nie wiesz, cały czas prowadzi jeszcze gospodarkę tam? Podejrzewam, że prowadzi, no. Jak on się nazywa? To mniejsza z tym. Ale Stefan. Imię? Stefan. Stefan, taki młody. W jakim tam regionie? Koło Frankfurtu. I to był taki John Deere, który ci się spodobał? No spodobał mi się. On później jeszcze kupił w czasie tego, to on jeszcze dokupił taki mniejszy, taki ciągnik mniejszy kupił. No i tak wtedy takie pierwsze, takie, nie wiem, takie zachcianki może, pasowałby taki ciągnik gospodarczy, pasował ten ładowacz, mi się podobał, pasowałby taki ładowacz, i co, moi drodzy, kurczę, i co? I dało się, jest, spełniło się. W którym roku ładowacz był? 14? 14. Pamiętam, 2 lata po zakupie. No, ten Stefan miał samochód dostawczy, bo tak dostarczał te warzywa. Po prostu myśmy tam przygotowywali te warzywa, a on tam samochód i na takie hurtownie czy jakoś tam. Też te 4? Nie, miał większy, miał LTK.
z 3,5-tonowego. Jest, chciałem coś, a pasowałby też. Jest, jest, jest transporter, to na ładowności, jest, jest. No i te tunele mi się podobały, te... On miał tam dużo tuneli takich, no, foliowych, no, metalowe tunele, one tak fajnie się otwierały, tak o korbko się otwierały takie segmenty. No może nie jest nocy idealne, ale co, no, dało się. Która godzina? O, 17, w sam raz już idziemy, no, zaraz się przybieramy i jedziemy. No i co, jeszcze trzeba skoczyć rzeczywiście do sklepu? No, wiecie, no, jutro jest niedziela, dziś jest sobota, trzeba zrobić jakiś reset. Także miłej niedzieli życzę, smacznego obiadu i do następnego.